Serdecznie witam wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy piątek 13. Trening z miejscowości Góra. Jest do mnie około 55 km. Jest to trening z kabiny. Poszło około 2000 gołębi. Pogoda widać jaka jest. Wiatr wschodni. I to takie po drzewach widać dość w porywach dość taki co chwilę mocny. Raz stoi, raz wieje. No zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Będziemy mieć tutaj wyznacznik. Włożyłem 115 gołębi. Wyznacznik będzie taki, że akurat na ten trening włożył sąsiad. Około 100 gołębi. On wozi, też trenuje. By już 10 razy. Przybliżymy, tam jest jego kompleks gołębników. Ale pierwszy raz włożył do kabiny, a mamy drugi trening kabinowy. Ja osobiście wywiozłem też około 20 razy. Myślę, że dzisiaj będzie dobrze. Jest trochę chmurek, po południu ma być już lazurowe niebo, także starałem się wypuścić jak najszybciej. Puściłem 7:50. Tu mówię, powinny lecieć pod wiatr około 40-45 minut. Będziemy widzieć. Myślę, że treningi kabinowe każdy oddział powinien robić jak najwięcej. Niech się odsiewa, jak ja to mówię na początku, te gołębie, takie plewy, które tam ludzie niektórzy jak dają, to jest tragedia. Później czym więcej treningów, tym lepsze są loty według mnie, choć nie zawsze to tak jest, bo nieraz wypuszczamy gołębie z tego samego miejsca, stoi 5 kabin, pierwsza kabina puści idealnie, druga kabina puści, bomba, trzecia puści idealnie, no nikt tego nie wie, nieraz 5 minut robi straszną różnicę, ale myślę, że to też jest wszystko zdrowie gołąbków, także czekamy. Gołębie przylecą, mają namieszane na karmę Jung puder z furoksiną. Do wody dałem im krople żołądkowe, żeby uniknąć adeno, bo to wiadomo, pod wiatr to tak przeważnie po pierwszym treningu u wielu hodowców u nas w oddziele gołębie się wymiotowały, także już coś załapały. Niektórzy ułożyli pierwszy raz, to stres, no ale zobaczymy. Krople żołądkowe po to się daje, jest tam dużo mięty, a mięta bardzo dobrze wpływa na żołądek. Także jak gołębie już podajemy leki i jakiś lek nie działa, dalej wymiotują, to mają zapchane jelita. Trzeba zrobić coś, po prostu jedzą, karma jest nietrawiona, bo jelito zapchane i wymiotują. Trzeba podać coś szybko. Najlepiej działają krople żołądkowe lub jakiś inny preparat na żołądek, żeby otworzyło jelita. Jeżeli otworzy jelita, to 2 dni i już są gołębie, tak jakby powiedzieć, można zdrowe, no bo już bardzo dobrze jedzą. No ale jak wiemy, po każdym adeno trzeba jeszcze wzmocnić te gołąbki, bo one tak jeszcze tydzień, półtora taką słabą orientację mają. Wiele przypadków jest, ludzi dzwoni, że przeszły fajnie chorobę, jadły już super, ale włożyli na trening i bomba. Oj, wiele telefonów odbieram właśnie z adeno i wielu ludzi, jak im wytłumaczę, jak zrobić najlepiej. Wielu klientów jest takich, dzwoni: panie Dominiku, no gołębie mi trenują 10 minut siadając z otwartym dziobem. No to ja mówię od razu, to DAC 2, 3-4 dni, później 3 dni grzyb stop i cat sprint 3 dni. Mówię i będzie dobrze. No to później dzwonią do mnie, mówią: panie Dominiku, co pan narobił? Gołębie nie latają 4 godziny, nie chcą usiąść. No. Ludzie dzwonią z problemem, pomaga się im, to jeszcze mają pretensje, że co ja im dałem, że gołębie odchodzą od domu i latają po 4-5 godziny. No jak są gołębie zdrowe, to wiadomo, że będą tak latały, no ale trzeba od razu wtedy zacząć treningi. No i cały czas powtarzam, żeby te treningi, bo jak gołębie już są w formie takiej wyzdrowiałej i wracają z 20-30 km po 1,5 godziny,
to trzeba zwiększyć kilometraż i puszczać je klatkami, bo może się tak przydarzyć, że nadejdą nad dom i już ich więcej nie zobaczymy. Przyjdzie połowa i później czekamy na nie. No ale klienci tacy są, jak się im pomoże, jest dobrze. Jak źle, dzwonią, jak dobrze, też dzwonią. Ale cieszę się, że bardzo wielu klientom idzie dobrze w tym roku. No, porady z naszych filmów super się sprawdzają. Ludzie są zadowoleni, dzwonią. Koledzy, nie pisać do mnie SMS-u. Bardzo was proszę, bo ja nie czytam, nie chcę mi się odpisywać. Zasypujecie mnie wiadomościami na SMS-y, na Messenger. No, przecież to nie jest tak ciężko wziąć telefon do ręki i zadzwonić do mnie. Ja każdemu wolę wytłumaczyć w 2 minuty, jak mam siedzieć i pisać, jeszcze ktoś pisze, ktoś w tym czasie dzwoni, później zapomnę, później, a nawet pan nie odpisze, no to nie, ja nie gryzę, z każdym po bajerze, jak mam chwilę, nie ma żadnego problemu, wytłumaczę co jak. Także szykujemy już teraz gołębie, za tydzień mamy pierwszy lot i co tam, pomalutku wdrążyłem już X-Power w połowie dawki, Speed Power w połowie dawki, no i wiadomo kat sprinta, bo to też fajnie regeneruje nerwy, wątrobę i daje takiego kopa gołębiom. Także będziemy widzieć u mnie przylot i u sąsiada, o ile będzie to dobry przylot. Tego nie wie nikt, tak jak powiedziałem. Nieraz jest przylot idealny, a nieraz pogoda idealna, nie wiemy dlaczego i gołębie kapią. Ale będziemy czekać. No i co tam jeszcze, koledzy? A, no ważne jest karmienie, żeby nie ładować teraz na te pierwsze loty karm grochowych. Bardziej tam na lekkich karmach, czyli Jerry Plus. Z Goldbilda ta czerwona lekka, ona jest fajna, wygląda jak Hirn Trójka. Zawsze to jest lepsze trawienie, myślę, że też od grubych karm zaczynają się problemy. Nieraz to nie jest adeno, jest to zwykłe zapalenie wola. Wystarczy coś podać, tak jak mówiłem, krople żołądkowe, czy tam parzyć, jak parzymy herbatę, ktoś ma miętę na ogródku, dorwać mięty, potuć, wrzucić, zaparzyć i zawsze to inaczej będzie wyglądać. Kolejny trening mamy chyba w poniedziałek, będzie to trening 90 km głogów. Ma być bardzo gorąco i pod wiatr, no zobaczymy, najwyżej przełożymy na wtorek, bo to też nie jest sztuka robić trening i zaliczyć bombę. Ale zawsze ja jestem zwolennikiem tego, żeby gołębie, na przykład tak jak u nas, wkładamy od 5 do 6:30, żeby jechały rano, bo jednak jak jest upał i gorące noce, to jak ładujemy do kabiny, to gołębie się przyparzają i bardzo szybko łapią chorobę w całej kabinie. No ale to już każdy oddział, każdy ma swojego prezesa, także u nas myślę, że moje decyzje są dobre. Każdego pytam, każdy mówi, ty jesteś hodowcą z doświadczeniem, to wiesz co robić. No ale no, nie zawsze się to udaje. Jak jest dobrze, to jest dobrze. Tak było na stare. Zmieniłem lot na sobotę chyba. Wszyscy, a po co na sobotę? A w niedzielę ludzie mieli bombę, to na zegarach już nikt się nie odezwał. Także czekamy na gołębie i zobaczymy. Bardzo się cieszę jeszcze z podziękowań od ludzi. Bardzo dużo telefonów od hodowców w starszym wieku, że filmy, ale i młodsi też. I starsi i młodsi, no średni tak średnio dziękują, ale też na pewno jakieś nauki z tych filmów biorą. Myślę, że jest to bardzo przydatne. Nikt się tak nie otworzył na przekazywanie wiedzy hodowców jak ja, z tego co tak mówią klienci i hodowcy, także ja jestem bardzo zadowolony, że wszyscy się cieszą. Nie ma tak, że po prostu zniechęcają się i przestają hodować. No z samych filmów, niektórzy nawet nie zadzwonią, z samych filmów to co mówię, a myślę, że to też dużo wystarczy. Jeszcze tylko z tym dawkowaniem każdemu zawsze tłumaczę, to już poprawiają swoje wyniki o 50%. Nie robili konkursów, robią 40-30%. No wiadomo, że jeszcze jakość gołębi i to wszystko, karma odpowiednia. Ale nagrywamy i
Myślimy, że każdy filmik będzie przydatny. Czekamy na przylot tych gołębi. Oczywiście, jak się film podoba, łapa w górę. Jak macie jakieś, nie wiem, pytania, tylko nie jakieś takie byle jakie, żeby nagrywać film o, nie wiem, o dupie marynie, to nie, ale jak są jakieś konkretne pytania, tak, chodzi o tą ornitozę, spuchnięte głowy, nie działałem na to żadne leki takie, myślę, że to pytałem takiego weterynarza, tam co bierzemy od niego leki z Belgii, że jest to gronkowiec z pojówki. Dlatego tak puchną oczy i dostają, nawet ta głowa delikatnie puchnie i drapią się. Nie jest to żadna ornitoza, tylko jakiś gronkowiec wchodzi do spojówki ocznej i jest go bardzo ciężko wytępić. Nawet po preparacie DAC2 fajnie wszystko przechodzi, ale za 3-4 tygodnie wraca, czyli gołębie były niedoleczone. Czekamy na przylot. Jak się podobało, łapka w górę oczywiście. Są i tacy, co dają w dół, ale ważne, że oglądają. Dają w dół, to też oglądają. Ale to tylko konkurencja i zazdrośnicy. Tym się już w ogóle nie przejmuję. Robię swoje. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. A kto tam coś nie rozumie, to zawsze może zadzwonić. Powtarzam, numer mój chyba każdy zna. 605-531-930. Służę zawsze doradztwem. Jeżeli mogę, to odbieram, jeżeli nie, to proszę próbować. Wiadomo, prowadzi człowiek sklep, nieraz klientów znajdzie, ktoś dzwoni, raz drugi, no to żeby pogadać, to trzeba mieć trochę spokoju. No i staram się tak odbierać telefon do 20, później to już, żeby nie miał nikt za złe, ale też człowiek trochę musi mieć swojego prywatnego czasu. Cały dzień na telefonach wisieć, to nie jest wcale to takie miłe. Czekamy na przylot. Zauważyłem pierwszą grupę gołębi. Pięknie idą niziutko, wyskoczą tu z nad domu. To już będzie czołóweczka, jak widzę, fajnie się wyrwało. Pierwsza grupka. Widać, u sąsiada nie ma nic. Czyli gołębie są przygotowane dobrze. Zawsze parę drobnych ziaren głowami trzepią. Wszystkie gołębie z przyciemnionego gołębnika. Wdowieństwa. Z dolnego gołębnika nie ma żadnego. Poszło tutaj z góry 60 sztuk zaciemnianych. Palą pięknie. Jak widać, pogoda swoje robi, dzioby otwarte, ale tym się nie przejmować. Idzie kolejny peleton. Ale te już miały fajne wyprzedzenie. 35 minut leciały 50 km pod wiatr. Nic nie kręcił sąsiada, może z drugiej grupy będzie coś miał. Siada druga grupa. To mi się podoba, do końca idą na pełnym speedzie. Pięknie. Idzie kolejna grupa. Jak widać, u sąsiada nie ma nic, wszystko na razie do mnie, czyli jestem zadowolony. Pięknie walą, jest kolejna grupa. Z późnych jeszcze nic nie przyszło, na razie jest kolejna grupa. O, są i późne, grupka późnych. Sąsiad na ładowaniu mówi, że mi pokaże po 10 treningach, jakie zrobił.
ale jeszcze nie widzę, żeby u niego jakiś gołąb usiadł. Tu walą pięknie z kieruneczku prosto do dziury. Także co to znaczy, koledzy, zdrowie, dobre kuracje, idzie kolejna grupa, mam nadzieję, że też moja. Na pewno jak już cisną, to nie, idą dalej. Coś na pewno odbije, tak. Co znaczą porządne kuracje, wywózki gołębi, pracowanie z młodymi, zrobienie dróg oddechowych, to jest... To jest naprawdę podstawa, także ci, co ich prowadzimy, wszystko wiedzą, jak to wygląda, każdy jest zadowolony, no ale to widać od razu, lot pod wiatr, 50 km, jakie wyprzedzenie gołębi, a sąsiad wkładał stówkę, to też nie można powiedzieć, że woził rano i wieczorem, ale jednak odpowiednia karma, środki, kuracje, robią swoją robotę. Zerkniemy na zegar. Ile jest gołąbków odbitych? Jeszcze tutaj coś siedzi na dachu. Osiemdziesiąt dziewięć gołębi przybyłych. Jeszcze siedzi z 10 na dachu. Jest chyba dopiero pierwsza jakaś grupka u sąsiada. Nie, też jeszcze nic do niego nie odbiło. Poszły dalej. Z 10 odbiło do mnie. Także jestem bardzo zadowolony. Myślę, że to już jest wyznacznik na pierwsze loty. Czekamy. Tak jak mówiłem, gąbki przyleciały. Od razu w pojni krople żołądkowe. Furoksinę rozmieszałem z wodą. Posypałem do jung pudrem. O, tu lądują. Pięknie, pięknie. Jestem zadowolony. Fajnie się już peleton wyłania. Z każdego treningu też się odbija grupa 20-30 gołębi. Także można już coś zatypować. Albo ja przegapiłem, albo naprawdę u sąsiada jeszcze nic nie ma. Ale cały czas zaglądam. Później się człowiek nie dziwi, że go nie lubią. Ale tak jak mówiłem, nie pracowałem z gołębiami starymi, miałem czas na gołębie młode. Jest pierwsza grupa u sąsiada. Idą piękne gołębie. Ile mu tam siada? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sztuk. Ze stówki. Z pierwszej grupy, ale dziś mają za 2-3 minuty opóźnienia. U nas już jest 100 gołębi, brakuje 15, także koledzy, pozdrawiamy, kończę ten filmik. O, coś tam teraz sąsiada zaczęło się schodzić, znowu 2, 3, 4, 4 lądują. U nas już jest po zawodach, mam nadzieję, że będzie tak i na lotach. A zerkniemy jeszcze, jak ptaki wyglądają. Zawsze na przylocie troszkę karmy, już wszystko wrąbały. Dają radę te gołębie z Vandebulka, naprawdę. Ktoś się może tam śmiać, ale...
wyprzedzenie robią potężne, zaciemnianie robi robotę. Te białe gołębie to są z linii werkamenów. Z elektro mieszane na moje bulki. Rewelacja, szykuję też koledzy właśnie trochę gołębi do sprzedania, ale czekam jak wypadnie sezon lotowy, bo to wiadomo, wtedy całkiem inaczej klienci patrzą jak się leciało i wszystkich tych gołębi, które siedzą tu, będę miał rodzeństwo do sprzedania z tych samych par. Teraz pokażę jak wyglądają. Te gołąbki są tutaj szykowane, one już są i starsze. Mają po 2-3 pióra do końca, ale są poszczepione 2 razy. Raz na ospę. Nigdy nie sprzedaję późnych gołębi ludziom nieposzczepionych, bo to później nie wiadomo co się przydarzy. Nie wiadomo co się przydarzy, chorują u ludzi. Jak daje się już takiego gołębia 2 razy szczepiony, po kuracjach porobione wszystko, wypierzonego, to jest całkiem inaczej. Nikt później nie może zarzucić, że tak dzwonią, bo zdech, bo to wiadomo, inne bakterie tam siedzą w drugim, w ostatnim gołębniku. Samiczki już rozpłodowe rozdzielone. Widać piękne ptaki, będą ludzie zadowoleni. Część pojedzie na targi, część sprzedamy. Jak ktoś przyjedzie, zawsze sobie może wybrać. Nahodowane bulki są przepiękne. Wczoraj był kolega u mnie, Krzysiu Szkolny, pooglądał. Mówi, że jest moc. Sam mu szykowałem jednego gołąbka. Dostałem od niego taką samiczkę z Hojmansa na bulka na 40 urodziny. Nazywam ją 40. I takiego samczyka mi podarował i chciał, żebym je złączył razem. Wziął jednego pięknego gołębia. Sam dla siebie nie mam, a jemu oddałem. No ale tak właśnie wygląda koleżeństwo. Także pozdrawiam wszystkich hodowców. Jak mówię, macie pytania, dzwońcie, nie piszcie. Jak nie możecie znaleźć jakiegoś preparatu gdzieś, bo to nie są dostępne preparaty w Polsce, to jak ktoś ma jakiś problem, niech zadzwoni do mnie, ja powiem co, jak. Pozdrawiam i życzę udanych lotów.